przypadku polisy ubezpieczeniowej jako dowód zakupu mamy tylko umowę. Nie mamy faktury potwierdzającej transakcję. Umowa polisy jest wystarczającym dokumentem, żeby dokonać księgowania na jej podstawie. Ubezpieczenie obowiązkowe OC w całej wartości będzie stanowić koszt podatnika. Należy jednak uważać przy księgowaniu dobrowolnego ubezpieczenia autokasko. Tutaj mamy do czynienia z limitem 20 tysięcy euro przeliczone na polskie złote według kursu ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że opłatę za autokasko możemy zaliczyć do kosztów proporcjonalnie do 20 tysięcy euro wartości samochodu. W przypadku ubezpieczeń nie mamy do czynienia z podatkiem VAT. W związku z tym cała wartość księgowana jest w kosztach. Wygodnym rozwiązaniem jest, kiedy wszystkie takie dokumenty mamy w jednym miejscu. W InFact do każdego kosztu możemy dodać załącznik, np. w formie skanu czy zdjęcia umowy. W razie potrzeby w łatwy sposób możemy odszukać taki dokument. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków z serii Jak zaksięgować i do subskrybowania naszego kanału.